Dzisiejszy dzień, dzisiejsze wydarzenia to przede wszystkim przypomnienie postaci Romana Dmowskiego, w związku z tym, że 9 sierpnia 1864 roku Roman Dmowski urodził się. Dzisiaj mamy jego urodziny, 158, ale dzisiaj również są imieniny Romana Dmowskiego. Chcąc uczcić pamięć tego wybitnego Polaka, złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego, ale takim symbolicznym, ale jakże ważnym momentem dzisiejszego wydarzenia to będzie podpisanie porozumienia o współpracy między Powiatem Łomżyńskim a Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej imieniem Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, dotyczącego naszej takiej stałej współpracy. Ta współpraca to będzie miała charakter w szczególności pomoc w przygotowaniu utworzenia Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego, pomoc w przygotowaniu wystaw stałych, wystaw czasowych, pomoc w zbieraniu dokumentów o Romanie Dmowskim i pamiątek związanych z Romanem Dmowskim, ale również taka stała współpraca przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń mających na celu przypomnienie jakże ważnych myśli Romana Dmowskiego, rodziny lutosławskich, popularyzacja tych myśli, ale również kształtowanie postaw patriotycznych wśród społeczeństwa powiatu łomżyńskiego, ale nie tylko powiatu łomżyńskiego. Jesteśmy dzisiaj w Drozdowie, tu jest wspaniały dwór i Muzeum Państwa Lutosławskich, jednej z najwspanialszych polskich rodzin ziemiańskich. Bardzo mocno rodzina związana niezwykłą przyjaźnią z Romanem Dmowskim, który był wujem przyszywanym i współwychowawcą córek Wincentego Lutosławskiego, Marii i Izabeli. Jest bogata korespondencja od dzieciństwa tych panienek po kolejne dekady ich życia, jak mocno się potrafili zaprzyjaźnić. I właśnie jedna z tych córek, Maria Niklewicz, po mężu, także działaczu obozu narodowego, odziedziczyła Drozdowo i tutaj w Drozdowie przed wojną Roman Dmowski przebywał bardzo często, a przede wszystkim, jak wiadomo, ostatnie miesiące życia tutaj spędził i tutaj zmarł w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 roku. Tu była specjalnie mu dedykowana przestrzeń, ale postanowiliśmy jako Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej i Starostwo Łomżyńskie i pani dyrektor, że będziemy się wzajemnie wspierać, by ta przestrzeń poświęcona Dmowskiemu była jak najszybciej powiększona. I to nasze porozumienie, które dzisiaj podpisujemy, to nie jest tylko deklaracja, bo słowo nawet pisane jest cierpliwe, ale także przywiozłem ze sobą już zestaw dokumentów, sygnatury, które są poświęcone, te dokumenty, relacjom między Romanem Dmowskim, rodziną lutosławskich Niklewiczów i Drozdowem. Na razie jest to kilkadziesiąt jednostek, które żeśmy odnaleźli w naszych zbiorach działu dokumentacyjnego. Jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście więcej też dokumentów przekażemy, przede wszystkim w formie skanów. Mam nadzieję, że będą one tutaj uświetniały ten pokój dedykowany Romanowi Dmowskiemu. Dziś dla nas jest bardzo ważny dzień, podpisanie porozumienia z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej reprezentowanym przez profesora Jana Żaryna. Działania Instytutu, który powstał 2 lata temu, i nasze działania zbiegły się, znaleźliśmy wspólną platformę współpracy. Nasze dążenia w zakresie rozszerzania wiedzy, tożsamości naszych mieszkańców, tej historycznej i patriotycznej, dzisiaj właśnie znajdują taki moment, gdzie wchodzimy na nową ścieżkę rozwoju również w tym zakresie.